Sponsorem programu jest firma Marvis, producent myjek warsztatowych. Panie trenerze, falu Was zaprezentowane na rok 2018 i Pana zdanie podsumowania o nowych zawodnikach Falubazu. No fajne chłopaki są, wszystkich dobrze znam, bo Kasper to był mój zawodnik w Tarnowie przez 3 lata, jeszcze jako junior, z Michaelem Jensenem, no to jako przeciwnik w tych wszystkich młodzieżowych finałach, czy indywidualnych, czy drużynowych, no i w lidze, jest dobry zawodnik. No Zęgi, to wiadomo, też był mój zawodnik tutaj, jak byłem pierwszy raz w 2011. Cóż, no młode chłopaki, no wiadomo, że gwiazdy nas opuściły. No i będziemy walczyć, no. Powiem, że można tylko jedno obiecać, że drużyna będzie ambitna. Wszyscy mają coś do udowodnienia. Jak się to zakończy, trudno dzisiaj przewidzieć, bo drużyny wszystkie są piekielnie mocno uzbrojone. My jesteśmy natomiast osłabieni, ale po prostu no nieraz tak w sporcie bywa, ale są młodzi zawodnicy. Zobaczymy, no pobawimy się w to. Jakby miał Pan tak scharakteryzować, jakie są mocne i takie może strony, nad którymi warto popracować u Kacpra Gomulskiego i Michaela Jepsena Jensena, to co by to było? No, nad czym nad wszystkim trzeba popracować. No. Trzeba po prostu zmotywować, żeby uwierzyli w siebie. Bo przecież wiadomo, że jeździć nikt nie będzie uczył, bo umieją, prawda? Ale trzeba stworzyć im tutaj dobrą taką atmosferę, jakieś zaufanie. Nie stawiać dzisiaj jakichś celi medalowych czy coś, bo myślę, że byłoby to, jak to się mówi, przedwczesne. Mnie najbardziej chodzi o to, żeby tą drużynę ustawić pod każdym względem, żeby dobrze jeździli na swoim torze w Zielonej Górze. Ambicji im na pewno nie zabraknie. I tu jest duża rola klubu i kibiców. Kibice muszą zrozumieć, że my nie jedziemy dzisiaj gwiazdami. Gwiazdy mamy Patryka, bo jest to gwiazda. Mamy kapitana Piotrka, który jest doświadczonym zawodnikiem i tutaj liczę, że jego postawa też będzie niesamowicie ważna w tym sezonie. No i tyle, no. Nic obiecać nie mogę. Bo po prostu byłbym głupi, jakbym coś obiecywał. Jako mogę obiecać ciężką pracę, ambicje zawodników i myślę, że ta drużyna będzie się kibicom podobać. Wspomniał Pan bardzo ważne słowo, atmosfera. Przyjście Grzegorza Zęgoty, czyli takie zbudowanie zespołu na wychowankach z Zielonej Góry, to chyba dla Pana spore ułatwienie pod kątem właśnie budowania tej atmosfery. Ja nie potrzebuję atmosfery budować, bo ja się z nimi wszystkimi dobrze znam i oni wiedzą, kim ja jestem. Ja wiem, kim oni są. I wszystko. Będziemy działali, żeby było jak najlepiej, ale wszyscy muszą sobie zdać sprawę, że to jest rok przejściowy, gdzie rzeczywiście musimy w tym roku zacząć budowę silnego Falubazu na przyszłe lata. W składzie został także Jakub Torsel, czyli zawodnik, który można powiedzieć sprawdził się chyba w roku 2017, skoro zdecydowaliście się go zostawić na 2018. Chyba macie do niego spore zaufanie i widzicie w nim potencjał. Oczywiście, no Jakub jeździ dobrze. No może niekiedy nie miał okazji, żeby jechać wszystkie swoje wyścigi, bo przegrywaliśmy rezerwy taktyczne, takie rzeczy. Ale jest to bardzo wartościowy zawodnik i uważam, że w ciągu 2-3 lat to będzie czołowy zawodnik na świecie. Planujecie jakieś wzmocnienia, czy na ten moment sezon transferowy w Falubazie jest zakończony? Jakie wzmocnienia?
Jakieś transfery może. Tak, Mikołaja Świętego. Czyli na ten moment skład zamknięty. A skąd mamy wziąć? Wiadomo, że jak to się mówi, robimy coś, żeby coś było. No i tyle. Jeszcze ostatnie pytanie. Wiadomo, że jeszcze teraz nie będziemy pytać jak skład, ustawienie pary i tak dalej, i tak dalej. Ale tylko pytanie o tą nowinkę regulaminową. Ósmego zawodnika w składzie. Ma pan już jakąś koncepcję, kto mógłby być tym ósmym zawodnikiem, jakby to mogło wyglądać? To co ósmy zawodnik? Ósmy to jest, powiem nieszczęsny, takie regulaminowe, taki diabełek, który jednym może bardzo pomóc, a drugim nic nie pomoże, no bo raz, że musi to być zawodnik do 23 roku życia, więc znaleźć takiego zawodnika, który by mógł zastępować innych z drużyny. No to takich może być dwóch, trzech, prawda? Jeżeli to jest obcokrajowiec, na przykład tak jak Frike, i on może zastępować od razu od pierwszego biegu Polaka, czyli łamiemy regulaminy, ale jednocześnie ta drużyna, która będzie go miała, się, no powiem, sztucznie wzmacnia, prawda? Także uważam, że to chybiony pomysł. No, my w tym momencie nie mamy takiego zawodnika, który by mógł zastępować seniorów. No, prawdopodobnie będzie trzech naszych juniorów po prostu w składzie. Sponsorem programu była firma Marvis. Producent myjek warsztatowych. We'll be right back.